Jakie miałeś obawy? Widziałem, że jest drogo. Względem Polski tutaj naprawdę nieruchomości są drogie. Natomiast gdzieś ta bariera w głowie jest, że jednak to są nieruchomości, to są duże inwestycje. I ja myślę, że jak wejdzie ten podatek, to tak naprawdę no ja już mam przynajmniej 2-3 pomysły na to, jak robić biznes flipowy, niezależnie od tego, czy on wejdzie, czy nie. Nie powiem, nie konkretnej mam. Kwoty nie powiem, natomiast... Okay. Urząd Skarbowy tutaj też ogląda. Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. Tym razem jesteśmy w amerykańskiej wersji, prosto z Miami. Tak trochę przypadkiem, ja nie planowałem tego nagrania, bo spotkałem Krzysztofa. Krzysztof jest moim absolwentem i przypadkiem zresztą się tu spotkaliśmy, bo Krzysztof zobaczył mnie na Instagramie, tak Krzysztof? Tak, dokładnie. Zauważyłem, że też się wybierasz chyba w to samo miejsce co ja. Tak, i jakby napisał do mnie, ja mówię, okej, spotkajmy się, wypiliśmy kafę i się okazało, że Krzysztofa tylko raz spotkałem chyba w życiu na moich warsztatach. Później chyba jeszcze byłeś na zjeździe absolwentów. Tak, byłem i jeszcze na Invest Meetingu. Okej, okay, na Invest Meetingu. I jakby Krzysztof po warsztatach świetnie sobie radzi w Warszawie, na rynku warszawskim i robię flipy właśnie. I chcieliśmy o tych flipach porozmawiać, bo Krzysztof mi powiedział tak, zapytałem, co tu robisz? No i jestem za hajs flipów, bawię się w Miami na Sylwestra, przyjechałem z kumplami. Ja mówię, super. Powiedz mi, ile już zrobiłeś flipów? Tak, więc jeżeli chodzi o ilość flipów, to jest ich 7. Ostatni jest aktualnie na wykończeniu, tak, będzie w trakcie sprzedaży w najbliższych tygodniach. Słusznie, jak zauważyłeś, za hajs z flipów, faktycznie przyjechałem troszkę wypocząć. Ten rok był dla mnie, bym powiedział, bardzo intensywny, tak, ponieważ łączę zarówno swoją podstawową pracę z prowadzeniem biznesu flipowego, więc chciałem po prostu odpocząć, stąd też aż na 3 tygodnie wpadłem do Stanów. Co robisz zawodowo? Jaka jest twoja pierwotna praca? Bo masz dopiero 27 lat. To wiem, że może ta broda powoduje to, że nie wyglądasz, ale masz 27 lat dopiero i jakby co zawodowo robisz? Jakby co się skłoniło w tym kierunku nieruchomości? Okej, Daniel, więc tak. Ja tak naprawdę swoje całe doświadczenie zawodowe, które posiadam, mam związane ze sprzedażą. Aktualnie pełnię funkcję wicedyrektora sprzedaży i to jest moja, to czym się głównie zajmuję, tak? To jest mój tak zwany etat. Natomiast poza tym prowadzę po Twoich warsztatach, tak? Zacząłem zajmować się flipami, aktywnie flipuję i rozwijam się w tym kierunku. I robisz to w Warszawie, prawda? Daniel, to wygląda w ten sposób. Ja mieszkam w Warszawie i tam jestem na stałe ze względu na moją pracę, jak i życie. Tam po prostu żyję. Natomiast aktualnie głównie flipuję zdalnie w moim rodzinnym mieście, rodzinnym województwie. Więc czyli, poniekąd prowadzę flipy zdalne. Okej, no właśnie, a to gdzie? Bo ja często mówię, że to nie jest łatwy kawałek chleba, żeby zrobić to zdalnie. A gdzie flipujesz? Bo mieszkasz w Warszawie, a pochodzisz z... Jasne, Daniel. Więc ja pochodzę z Grudziądza i tam faktycznie od tego rynku rozpocząłem flipy. Warszawa również jest w kręgu moich zainteresowań. Też poszukuję mieszkań w Warszawie, aby móc się tym zajmować na bieżąco, na co dzień, tam gdzie przebywam. Natomiast jak do tej pory te flipy, które zostały wszystkie zakończone sukcesem, tak, były w moim rodzinnym mieście. Planuję w tym roku rozszerzyć również działalność o okoliczne miasta w rodzinnym województwie, tak, oraz o Warszawę. Dobra, a powiedz mi, Krzysiek, jak to jest i ile ty już robisz, jakby jak długo? W styczniu 2021 ukończyłem u ciebie warsztaty. Ale to były warsztaty online? Tak, tak. Bo wtedy była pandemia, były odwołane, ale realnie byłeś u mnie na warsztatach niedawno, takich stacjonarnych, tak, które sobie powtórzyłeś. Dokładnie, Daniel. Zacząłem od warsztatów online, wtedy nie było możliwości innych warsztatów, tak, prowadzenia innych warsztatów, więc to były warsztaty online, po czym po warsztatach online zacząłem aktywnie działać. I pierwsze mieszkanie. Po online kupiłeś mieszkanie, tak? Tak, tak, tak. Krótko po online kupiłem mieszkanie, to właściwie warsztaty były pod koniec stycznia, a ja mieszkanie kupiłem w kwietniu, tak? Natomiast na warsztatach stacjonarnych w ramach powtórki, tak, byłem u ciebie w październiku. No i powiedz mi, jak tam ta powtórka, bo byłeś na online, gdzie było praktycznie wszystko poza wycieczką. Tak? I co nowego włapałeś na warsztatach stacjonarnych, jakby? Bo już trochę miałeś doświadczenia, trochę już byłeś inną osobą. Mi też właśnie dlatego, Daniel, na tym zależało, żeby troszkę przeciągnąć okres, w którym przyjdę do Ciebie na warsztaty stacjonarne, aby przyjść z inną wiedzą, z innymi spostrzeżeniami, aby nieco od innej strony również móc patrzeć na ten biznes, bo muszę przyznać, z perspektywy czasu zupełnie inne spostrzeżenia miałem w trakcie warsztatów online niż w trakcie warsztatów stacjonarnych. A co innego widziałeś? Wiesz co, na pewno
w momencie, gdy robiłem warsztaty online, większą uwagę zwracałem na to, jak poszukiwać okazji, jak prowadzić rozmowy, jak negocjować. Natomiast na warsztatach stacjonarnych głównie skupiłem się, zwracałem głównie uwagę, tak, na kwestie związane z remontami, ponieważ praktyka pokazała, że w biznesie flipowym bardzo ważną kwestią i też myślę poniekąd najtrudniejszą osobiście dla mnie jest kwestia związana z remontem, z doborem ekip, z tym, jak wyremontować mieszkanie na flipa. Jak się w ogóle stało, że się tymi nieruchomościami zainteresowałeś? No właśnie, to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ ja pierwszy kontakt z Tobą, powiedzmy, miałem już dobre 2, może 3 lata temu. Mój przyjaciel podarował mi Twoją pierwszą książkę, Nowoczesny Inwestor. Książkę przeczytałem, to był też dla mnie taki okres, gdzie ja zacząłem się interesować kwestią rozwoju osobistego, kwestią zarabiania pieniędzy, inwestowaniem, tak? Natomiast na tamten okres przeczytałem książkę, zapoznałem się z tym. Ja dużo jest ślady. Tak, masz rację, nie zrobiłem nic dalej. Tak naprawdę ograniczyłem się do tego, że zacząłem Cię aktywnie obserwować w social mediach, tak? Oglądać Twój kanał na YouTubie. I to by było na tyle na ten moment. Musiałem to, że tak powiem, gdzieś przetrawić, może tak, dojrzeć do tego. Żałuję poniekąd, bo to tak naprawdę stracony czas, bo mogłem tym biznesem zająć się znacznie wcześniej i na pewno dzisiaj byłbym już w zupełnie, na zupełnie innym etapie. Okej, czyli to było 3 lata temu, czy 2 lata temu? Myślę, że 3 lata temu mogę powiedzieć, że otrzymałem tą książkę, przeczytałem ją i tak jak mówisz, trafiła do szuflady. Ale jakie miałeś obawy jakby? Ja też wtedy dopiero zaczynałem łapać takie kwestie związane właśnie z możliwością zarabiania większych pieniędzy, z rozwojem i obawy główne wynikały na pewno z tego, że wydawała mi się kwestia inwestowania w nieruchomości, że jest dość odległa, że jednak jest, pomimo że Ty w książce dość bardzo prostym językiem tak naprawdę tłumaczysz, że ten biznes można rozpocząć bez bardzo dużych zasobów finansowych, natomiast gdzieś ta bariera w głowie jest, że jednak to są nieruchomości, to są duże inwestycje, być może to jeszcze nie ten etap, być może nie mam wystarczających kompetencji, aby się w tym rozwijać, więc takich kilka ogólnoprzyjętych blokad, myślę, gdzieś powstało, które no, spowodowały pewien zastój tak u mnie i to, że wtedy nie ruszyłem. Okay, a co Cię otworzyło? Tak, już ostatnie pytanie takie z mentalnych. Okej, więc to? Wiesz co, ja później tak cały czas obserwowałem Twój kanał. Coraz bardziej byłem skłonny do tego, aby zaryzykować gdzieś pieniądze, które zarobiłem w trakcie studiów i jednak pójść w ten biznes związany z nieruchomościami. Wtedy też trafiłem, wybrałem się do Ciebie na konferencję Flipy od Zera. Byłem coraz bardziej pewny, żeby faktycznie w ten biznes pójść. Natomiast tam blokadą była kwestia taka, to był rok 2020, pojawił się COVID, tak? To był moment, w którym tak naprawdę nie byłem pewny, co będzie dalej z rynkiem nieruchomości, a też nie miałem tak dużego obycia, tak? Tak dużej wiedzy, aby to przewidzieć i też o kolejne kilka miesięcy to się przesunęło, zanim zdecydowałem się faktycznie, aby wziąć udział w Twoich warsztatach i ruszyć po prostu na rynek. No dobrze, a powiedz mi, jak teraz sobie dalej to wygląda, że zrobiłeś tam te kilka flipów, prawda? I myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze, że zrobiłeś je, z kim w ogóle robisz te flipy, jakby, bo wiadomo, zdalnie trzeba robić czyimiś rękoma te tak, flipy, tak? To jest słuszna uwaga. Aby robić flipy zdalnie, trzeba mieć wyznaczone osoby, które gdzieś Tobie, do których przede wszystkim też masz zaufanie, które gdzieś Tobie mogą pomóc. Tak naprawdę wystarczy mieć zaufanego pełnomocnika, to jest bardzo ważna osoba, czyli osoba, która jest na miejscu, jest w stanie załatwić dokumenty, jest w stanie pójść obejrzeć mieszkanie. Wiesz, jak ja jestem w Warszawie, to nie mam zawsze czasu, aby z dnia na dzień pojechać i obejrzeć mieszkanie w swoim mieście, tak? To jest u Ciebie. Okej, no to jest ważna kwestia. Moim pełnomocnikiem jest mój ojciec. Więc też, nie ukrywam, to dla mnie bardzo miła kwestia, ponieważ dzięki temu, że współpracujemy razem, po prostu spędzam więcej czasu z ojcem, tak bym powiedział, tak? Więc ten biznes też mogę powiedzieć, że poniekąd łączy. My jesteśmy na łączach codziennie. I akurat muszę przyznać, że mam bardzo dobry kontakt zarówno z ojcem, jak i z matką.
we dwóch są moimi najlepszymi przyjaciółmi, tak bym powiedział. Natomiast faktycznie z racji, że mamy okazję razem również działać w moim biznesie, to faktycznie zauważyłem, że w tym roku wyjątkowo dużo czasu mogłem spędzić z ojcem. Zarówno osobiście, jak i telefonicznie po prostu jesteśmy ciągle na łączach. A jakie teraz z wykształcenia albo jakie ma doświadczenie? Przyznam tak, jeżeli chodzi o doświadczenie związane z nieruchomościami, mój ojciec nie ma żadnego doświadczenia w tym biznesie. Wziąłeś sobie kogoś bez doświadczenia, tak? Wziąłem osobę bez doświadczenia, ale przede wszystkim bardzo zaufaną. Myślę kompetentną, ponieważ ojciec jest skrupulatny. Jest akurat faktycznie odpowiednią osobą do tego, aby mi pomóc, ponieważ faktycznie wszystko dokładnie sprawdza to, co, że tak powiem, mu podrzucę do sprawdzenia, tak, do zweryfikowania, więc dostaję rzetelne, gotowe informacje. On jest faktycznie w tym momencie stanowi dla mnie taki, powiedzmy, front, jako mój pełnomocnik. Tak. A ty się nauczyłeś, czy ty byłeś zawsze taki, jak to było, na ilu kursach byłeś ze sprzedaży, z negocjacji, zanim ci to już zaczęło iść? Daniel, wygląda to w ten sposób, że ja sprzedażą zacząłem się interesować już w okresie studiów i też tak naprawdę od moja pierwsza poważna praca, jak i kolejne, wszystkie były związane bezpośrednio ze sprzedażą, więc ja przepracowałem całe studia właśnie w sprzedaży, zdobywałem doświadczenie głównie w praktyce, czytałem wiele książek z tego zakresu, zarówno ze sprzedaży, z prezentacji, z negocjacji, jako całość można to po prostu podpiąć pod sprzedaż, tak? Więc głównie książki, doświadczenie w praktyce. Ja uważam, że umiejętności sprzedaży jest w stanie nauczyć się praktycznie każdy, poświęcając odpowiednią ilość po prostu czasu. Biznes Rider. A patrzyłeś jakieś nieruchomości, ceny nieruchomości jakie są? Tak, przyznam, że jednak faktycznie akurat... Choroba taka już jest stworzenie. Tak, koniecznie. Nawet jak przychodziłem obok biur pośrednictwa nieruchomości, też zaglądałem przez szybę. No i co widziałeś? Widziałem, że jest drogo. Względem Polski tutaj naprawdę nieruchomości są drogie. Jeżeli chodzi o nieruchomości w takich dobrych lokalizacjach, centrum, tak, no to są to kwoty wielomilionowe w dolarach, tak, praktycznie za każde mieszkanie. Tak. W szczególności tutaj w pierwszej linii brzegowej, tak? Albo blisko z widokiem na ocean. Tak. To jest na pewno drogo. Ale wiesz co, ja też rozmawiałem z Polakami, których poznałem na statku, którzy mieszkają w Stanach od wielu lat. I oni mówili, że jest taki trend, że z samego Nowego Jorku wyprowadziło się w ciągu ostatniego roku około 8 milionów ludzi. I znaczna część wyemigrowała właśnie na Florydę. I właśnie do Miami, czyli cały kapitał jakby, że są stany, w których jest ujemna demografia, w których ludzie wyjeżdżają na przykład, też z tych zimnych stanów, ale też wiem, że to chodzi o kwestie polityczne i o kwestie tego, że są różne przepisy w różnych stanach wprowadzane, różne restrykcje i wiem, że Nowy Jork też stracił na tym i cały pieniądze i kapitał właśnie poszedł do Miami, gdzie jest boom gospodarczy i są wzrosty cen nieruchomości, także jakby ten rynek jest całkowicie bardziej zróżnicowany niż w Polsce. W Polsce raczej jesteśmy jednym lokalnym, małym rynkiem, który pracuje zazwyczaj podobnie. Nie ma takich dużych różnic. Jak rośnie, to mniej więcej podobnie rośnie. A Stany to jest całkowicie 50 różnych krajów, można by powiedzieć, z różnym klimatem i z różnym prawem nawet. Dlatego... Tak to wygląda. Z tym ciekawostka, nie wiedziałem, że tak dużo osób wyemigrowało na Florydę. Znaczy, ale... Nie, z Nowego Jorku wymigrowało, ale znaczna część na Florydę, bo tu jest ciepło, tu się lepiej żyje. Dużo emerytów w ogóle mieszka na Florydzie, po prostu żyje sobie, tak? I jest fajnie, ale z kolei są podatki duże. I na przykład wiem, że nie wiem, za taki dom, za jakiś taki większy dom, takiego typowego Amerykana, który tam nieźle sobie żyje w Chicago, trzeba zapłacić 20-30 tysięcy dolarów rocznie samego podatku katastralnego. Czyli tam się płaci 2% od wartości nieruchomości. I są te podatki katastralne. U nas wszyscy mówią, że się ich boją, co będzie, jak ich wprowadzą, rynek padnie. A tutaj od wielu lat podatek katastralny jest, istnieje. Ludzie płacą, ludzie... I rynek się nie zawalił tak naprawdę, tak? Po prostu. Mimo to dalej nieruchomości są tutaj najbezpieczniejszym aktywem i dalej ludzie w to inwestują. Dlatego ja bym się bardzo do tego podatku w Polsce nie bał. Faktycznie, również już słyszałem o podatku katastralnym. Jeszcze też
Jak wejdzie, to, wejdzie. No to, co zrobić, tak? No, inne kraje też go mają. Pytanie, no, w którym kraju on nie wejdzie, no. To... Jeszcze była też mowa o podatku od spekulacji, myślę, że... Tak, była mowa o podatku od spekulacji. Coraz bardziej jest o nim mowa. Wszystko jest możliwe w tym kraju. Znaczy w Polsce. Nie tutaj. Tutaj też. I ja myślę, że jak wejdzie ten podatek, to tak naprawdę, no ja już mam przynajmniej 2-3 pomysły na to, jak robić biznes flipowy, niezależnie od tego, czy on wejdzie, czy nie. No jest parę takich prawnych możliwości, uczciwych oczywiście, zgodnych z prawem, natomiast to wymaga dopracowania te modele, które ja mam w głowie z kancelariami prawnymi i wprowadzam. No, na pewno moi absolwenci dostaną możliwość aktualizowania tej wiedzy, którą mają do tej pory, o nowe patenty, nowe przepisy, które wejdą, jeżeli wejdą. Ja się specjalnie nie spodziewam, ale jestem gotowy na wszystko, tak? Dalej będzie można na tym zarabiać, to jestem tego pewny. To bardzo ważne, tym bardziej patrząc, ile mamy świetnych absolwentów na grupie, którzy działają, aktywnie działają. No właśnie, a ty co ty z tej grupy wyciągnąłeś? Jakby miałeś jakieś pytania, jak to było u ciebie? Ja muszę przyznać, że grupa jest bardzo znaczną wartością, jeżeli chodzi o całe warsztaty, ponieważ na grupie ilość przypadków, ilość pytań, które są codziennie zadawane, też jest masa świetnych zarówno fliperów, jak i inwestorów, którzy się po prostu dzielą swoją wiedzą. Jest to bardzo pomocne. Tak naprawdę nawet można zadać na bieżąco zadawać swoje pytania, ale można po prostu wyszukać historyczne przypadki, tak, które komuś się wydarzyły, gdzie ktoś miał jakiś problem związany z swoją inwestycją. Grupa stanowi naprawdę bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o ten biznes. Ale miałeś konkretne pytania na przykład na grupie? Bo wiesz, ja zaraz wyszukam po twoim nazwisku i zobaczę, o co pytałeś i co komentowałeś. Przyznam tak, ja akurat głównie wyszukuję case'y, które już się wydarzyły. Okej, bo to są case'y sprzed 2-3 lat, które są, rozwiązania są dalej aktualne, prawda? Tak, dokładnie tak. To są dalej aktualne rozwiązania i tak naprawdę tych przypadków jest na tyle wiele, że mam wrażenie, że już każdy albo przynajmniej większość został szeroko omówiony przez twoich absolwentów. Powiedz mi, a jeżeli chodzi o twoje zyski, to jaki miałeś najlepszy zysk, taki wielkościowy z swojego flipa? Okej, więc faktycznie, powiem tak, średnia zysków, które mam, jest większa zdecydowanie względem minimum, które ty zakładasz, które to dobrze, trzeba to założyć. Dobry uczeń. Jeżeli chodzi o największy deal, to jest to kwota, jeżeli chodzi o zysk przed opodatkowaniem, niespełna 100 tysięcy złotych. Czyli ile dokładnie? 94. 94, super. Więc przyznam, z tej inwestycji jestem szczególnie zadowolony. Tym bardziej, że kwota zainwestowana jest znacznie mniejsza względem największych miast, tak? Więc powiedzmy, ktoś musi zainwestować na taki zysk na przykład 500 000, tak? Ja wystarczy, że zainwestuję 3 razy mniej, więc to jest też bardzo ważne. To ile zainwestowałeś, żeby zarobić 94 tysiące? To była inwestycja rzędu 155 tysięcy złotych, więc super. Przyznam, że stopa zwrotu jest dla mnie... No i jak to mieszkanie znalazłeś, powiedz mi, przyznaj się. Okej, więc tak, jeżeli chodzi o szukanie mieszkań... Ale nie, chodzi jak to mieszkanie znalazłeś, tak? To konkretne było z ulotki czy ze zrywki bodajże, tak, jak dobrze pamiętam, po prostu zadzwoniła do mnie osoba, która chciała to mieszkanie sprzedać i tak naprawdę już w momencie, gdy powiedziała swoją cenę ofertową, tak, to ta cena już dla mnie była dobra, bo mam tak naprawdę rynek przeanalizowany, wiem, za ile mogę kupić mieszkanie maksymalnie, za ile nie powinienem, tak, więc ta cena już była dobra, ale to nie znaczy, że nie podjąłem negocjacji, tak. Po negocjacjach faktycznie była jeszcze lepsza. No i udało się wykręcić tak pokaźny zysk. Natomiast to też nie jest jeden pojedynczy strzał. Tak naprawdę każda inwestycja, tak jak mówisz, zarabia dużo albo bardzo dużo. Okej, a kolejny strzał, który miałeś, to jaki jest? Wiesz co, jeżeli chodzi o kolejne mieszkanie, nieco mniej. To nie jest zresztą pojedyncza transakcja, tylko dwa kolejne to są powyżej 50, więc no, uważam, że te liczby naprawdę są zadowalające. Super, super. Z
tym, że też, wiesz, to tak naprawdę wynika poniekąd, że ja nie wchodzę w tematy, do których nie jestem przekonany. Czyli jeżeli coś mi się po prostu z Excela nie spina, tak, bo właściciel ma inne oczekiwania finansowe niż ja jestem w stanie zaspokoić, to po prostu w ten temat nie wchodzę. Okej, to a skąd wiesz, kiedy ci nie spina? Tak? Powiem tak, Daniel, mam przeprowadzone po prostu analizy cenowe rynku, tak? Wiem, za ile jestem w stanie daną inwestycję sprzedać, za ile powinienem ją w takim razie kupić, wliczając koszty ewentualnego remontu. A sporo ci zajęło, żeby do tego dojść, jakby zanim w ten rynek wszedłeś? Powiem tak, faktycznie kluczowe było analizowanie, oglądanie tak mieszkań, zaczynając od tego, bo jednak samą podstawą jest po prostu chodzenie i oglądanie mieszkań i w kółko przez, no jest po prostu pewna ilość mieszkań, których faktycznie trzeba obejrzeć, aby poznać, jaka jest wartość taka przybliżona takiego mieszkania na danym osiedlu, tak? Jakie koszty mniej więcej powinienem zakładać, które poniosę na danej inwestycji. Więc po pierwsze analiza poprzez oglądanie mieszkań. Druga kwestia oczywiście dostęp do cen transakcyjnych. To jest również bardzo ważne, ponieważ mamy wtedy wystawione te ceny jak na tacy. A korzystasz z Investoro? Tak, korzystam. Okay. Zarówno przy wyszukiwaniu mieszkań, jak i przy analizach cen. Super. To jest szczególnie przydatne. Od dawna jakby używasz? Po warsztatach zacząłem korzystać, więc okay. Dobrych kilka miesięcy. I teraz, wiesz, tak jak na rynku, którym działam od kilku miesięcy, mam doskonale te ceny przeanalizowane, tak przez Investoro jestem w stanie wejść bardzo szybko na nowy rynek. Bo po prostu sprawdzę, przeklikam tak ceny, sprawdzę za ile te mieszkania się sprzedawały i też jestem w miarę sprawnie w stanie podjąć analizę. Okej, okay, Krzysztof, a powiedz mi, gdzie byś chciał być za kilka lat? Jakby, bo widzę, że idziesz w dobrym kierunku, wszedłeś na dobrą drogę, jesteś na dobrych torach, rozpędzasz się i ile byś chciał w tym roku, który się dopiero rozpoczął, zrobić flipów? Okej, okay, dziękuję, bardzo miło. Daniel, więc tak, jeżeli chodzi o moje cele takie na rok, może fajnie, że o nich powiem, bo też będzie to dla mnie pewne zobowiązanie, żeby na koniec roku, zapytasz mnie na koniec roku, będę mógł dzięki temu powiedzieć, że zrealizowałem lub też nie. Tak. Więc tak, chciałbym pięciokrotnie zwiększyć zysk, który osiągnąłem w tym roku. To tak? Ile to jest? Nie powiem, konkretnej kwoty nie powiem, natomiast... Okay. Urząd Skarbowy tutaj też ogląda. Dokładnie, w obawie nie powiem konkretnie, choć wszystko oczywiście jest legit. Wiadomo. Natomiast chciałbym pięciokrotnie zwiększyć zysk, który osiągnę w tym roku, więc za rok widzę się po prostu po wielu, pewnie kilkunastu konkretnych zrealizowanych transakcjach. Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli mówimy o takich celach, które... Powiedz mi na ucho, a ja cię przypilnuję, żebyś to zrobił. Dobra, oczywiście. Więc myślę, taki cel biznesowo, chciałbym się dalej mocno rozwijać. W nieruchomościach na pewno, ponieważ odnalazłem się w tym. Bardzo lubię ten biznes, sprawia mi on przyjemność, daje po prostu satysfakcję. Natomiast też nie zamykam się wyłącznie na nieruchomości, więc myślę, że w kolejnych latach po prostu dalej będę się rozwijał też w sprzedaży, bo to jest umiejętność, która jest uważana dla mnie najważniejszą umiejętnością, jakiej człowiek może i powinien się nauczyć. No i po prostu wiele kolejnych lat działać prężnie biznesowo. Cieszę się, że tak dobrze ci idzie i czuję, że twój sukces jesteś moim sukcesem, że ja tam jakieś ziarenko małe zasiałem i pokazałem ci jakąś tam drogę, kierunek. Cieszę się bardzo i życzę ci, żebyś w przyszłym roku spotkamy albo mi napiszesz, żebyś te cele, o których mi powiesz teraz na ucho, setkotysięczne albo i milionowe, zrealizował. Także dzięki wielkie, piąteczka.